Rebelia Chaosu to jedna z organizacji w uniwersum SCP i zawzięty przeciwnik Fundacji. Żeby poszerzyć fabułę fikcyjnego świata, autorzy założyli stronę CI Wiki, która jest mniej rozwinięta niż SCP Wiki, ale również posiada opisy paru ciekawych obiektów anomalnych i dokumentów dotyczących działania samej Rebelii. W poprzednim filmie dotyczącym Rebelii Chaosu opisałem 10 najciekawszych według mnie obiektów na stronie CI Wiki, a wy głosowaliście, który obiekt według was powinienem opisać szczegółowo. Tak więc, nie przedłużając już, ja jestem Pio, a przed wami prosto z dokumentacji Rebelii Chaosu, projekt Hades. Na początku warto wspomnieć o tym, jak bardzo raporty Rebelii Chaosu różnią się od tych fundacji SCP. Na początku każdego raportu dostajemy tabelkę z informacjami. Jedyną stałą rubryką tam jest nazwa, a po niej następują przeróżne informacje, w zależności od obiektu. W tym wypadku prezentują się one następująco. Obiekt: projekt Hades. Rodzaj: starożytna machina, artefakt mechanitów. Potencjalne bądź aktualne zagrożenia: wystawienie na ekstremalne ciepło. Środki ostrożności: obiektu nie należy aktywować, gdy personel znajduje się w jego pobliżu. Członkowie personelu wobec obiektu powinni nosić odzież ochronną przeciw wysokiej temperaturze. Sam projekt znajduje się w bazie badawczej trzeciej. Co ciekawe, Wiki Rebelii Chaosu ma na tyle mało obiektów, że autorzy zrobili rozpiskę placówek i opisali dokładnie, które obiekty z ich arsenału znajdują się w jakiej bazie. Tak więc w bazie badawczej trzeciej znajduje się w sumie 7 obiektów, a oficjalnie jedyną dostępną dokumentacją jest właśnie projekt Hades. Po informacjach w tabeli mamy sekcję użytku, czyli w jaki sposób dany obiekt jest używany przez Rebelię Chaosu. Tam zaczytamy, że obiekt aktualnie nie jest w żadnym stopniu zdatny do użytku, a w chwili obecnej jest w trakcie rekonstrukcji. Gdy projekt Hades zostanie ukończony jednak, ma być używany przez Rebelię w ich atakach, a także stosowany przy obronie ich placówek. Gdy obiekt będzie używany, personel powinien opuścić obszar jego działania. Zalecany bezpieczny dystans to około 20 metrów. Następną sekcją dokumentu jest raport, sprawozdanie, czyli po prostu opis, czym jest dany obiekt. Ale zanim do tego dojdziemy, reklama, a w zasadzie to nie reklama, tylko głosowanie. Bo nie chcę, żebyście mi uciekli za szybko i zapomnieli, zagłosujcie teraz. Który z obiektów Rebelii Chaosu chcecie, żebym omówił w dalszej kolejności w serii? Oba przedstawiłem wam pokrótce w filmie o 10 obiektach Rebelii, a dziś macie do wyboru głosowanie między Archaniołem Pogardy, czyli statuą mordercą na zamówienie, albo Quesitorem, Questorem, czyli sztuczną inteligencją w postaci satelity na usługach Rebelii. Wybór jest wasz, a przy okazji chamsko, ale milutko poproszę was o zostawienie oceny pod tym filmem. Jeśli uda nam się uzyskać 6000 łapek w górę, to lecimy z kolejnym materiałem w serii Rebelii Chaosu. Wiem, to wyzwanie, ale dobre materiały wymagają dobrego zaangażowania, czy coś w tym stylu. Ale wracając. W sekcji raportu czytamy, że opisywany obiekt jest wysokim na 16 metrów, mechanicznym automatem z 4 ramionami, który zrobiony został z przeróżnych stopów metali. Gdy został pierwszy raz odkryty, był widocznie uszkodzony w wielu miejscach. Dało się zauważyć dziury i przedarcia w materiale. Niektóre z zepsutych i odłączonych fragmentów znaleziono wraz z maszyną, jednak część z nich nadal pozostaje poza zasięgiem Rebelii. Odkąd znaleziono obiekt, zatwierdzono projekt naprawy i odbudowania go pod nazwą Projekt Hades. Jeżeli chodzi o szczegółowy wygląd i zastosowanie obiektu, to jest on w większości pokryty płytkami ze stopu brązu, które są połączone ze sobą kablami wykonanymi z materiału podobnego do miedzi. Pod tą powłoką zaś znajduje się miedziana obudowa, która prześwituje w paru miejscach przez uszkodzenia zewnętrznej struktury maszyny. W obudowie znajdują się wewnętrzne mechanizmy obiektu, które składają się z różnorakich trybików zrobionych z niklu, żelaza, brązu i srebra. W samym centrum znajduje się reaktor termiczny, który zawieszony został na 3 kolumnach wykonanych z nieznanego nam metalu. Jeśli chodzi o te wszystkie stopy metali, to testy dowiodły, że mają one nadprzeciętną odporność na ciepło, a zewnętrzna powłoka z brązu wytrzymuje temperatury do 1400 stopni Celsjusza. Ramiona kolosa składają się z paru członów i zakończone są dużymi dyszami. One zaś połączone są rurkami miedzianymi, które z ramion prowadzą do 4 małych cylindrycznych zbiorników, w środku wokół reaktora termalnego. Zbiorniki te mogą pomieścić do 5 litrów i zgodnie z odzyskanymi informacjami na temat machiny miały być wypełnione ogniem greckim, czyli pierwowzorem napalmu, który można użyć jako dobry zamiennik. Tak więc w skrócie projekt Hades jest wzmocnioną maszyną bojową, która potrafi z 4 dłoni pluć ogniem i jest zasilana w jakiś skomplikowany, możliwe że anomalny sposób. Coś wam to może podpowiada?
Możliwe, że zauważyliście podobieństwo projektu Hades do bardzo krótko wspomnianego przeze mnie w filmie o kościele zepsutego boga SCP-2406, czyli kolosa zrobionego w starożytności przez plemię Mekhanitów, czczących zepsutego boga, Mekhane. W przeciwieństwie do projektu Hades, kolosi byli operowani przez 6 ludzi i wymagały więcej włożonej w nie pracy, a odkryta przez rebelię maszyna z kolei była w pełni zautomatyzowana. Tak więc, czy dobrze zakładamy, że projekt Hades nawiązuje do mitologii kościoła zepsutego boga? Jak najbardziej. Fragmenty projektu Hades znaleziono bowiem gdzieś na pustyni w Syrii, w ruinach starożytnej podziemnej kryjówki Mekhanitów. W niej to znaleziono również wiele wzmocnionych mechanicznie ciał ludzi, a także starożytną mykeńską zbroję. Powodem śmierci dla nieszczęśników w podziemiach było nabicie na włócznie zrobione z kości, które pozostały wbite w ich ciałach. Opis tej kryjówki idealnie wpisuje się w to, co wiemy o kościele zepsutego boga, a także tłumaczy nazwę obiektu. Już wyjaśniam. Mekhanici walczyli od zarania dziejów z grupą nazywaną kultami sarkickimi, czyli sarkistami, którzy w przeciwieństwie do zmechanizowanych wyznawców Mekhane czczą wzmocnienia ciała i mięsa, a bronie z kości i chorób to wręcz ich wizytówka, więc to najpewniej sarkiści odkryli kryjówkę Mekhanitów i zmietli ją z powierzchni ziemi, zabijając mechanicznych żołnierzy i niszcząc projekty kolosów. Natomiast mekańska zbroja nawiązuje do tego, że większość akcji zbrojnych między Mekhanitami a Sarkistami działa się właśnie na terenie starożytnej Grecji, już od czasów cywilizacji mekańskiej. Stąd też nawiązanie w nazwie do mitologicznej krainy umarłych, Hadesu. Jak widzimy jednak, front bitewny został znacznie poszerzony i Mekhanici mieli swoje bazy także i w Syrii. Oprócz ciała i mechanicznego robota, rebelia w podziemnym kompleksie znalazła również starożytne zwoje, umieszczone w żelaznym pudle. Były one zapisane pismem Mekhanitów, a parę z nich tyczy się projektu Hades i zawiera szczegółowe informacje o tym, jak miał działać, a także na jakie komendy reaguje. W zwojach znaleźć można także ilustracje przedstawiające obiekt i projekty jego różnych alternatywnych broni, zbudowanych z wykorzystaniem nieznanej nam, zaawansowanej technologii. Oprócz tego możemy się doczytać notatek budowniczego o imieniu Adonis, który stoi za powstaniem maszyny. Jego notatki zamieszczone zostały w dodatku A w raporcie. Czytamy w nich, że Adonis słyszał wieści o barbarzyństwie nowych bestii wielkiego karcysty Iona, przywódcy sarkistów, i że gromiły one jego braci bez litości. Mówi, że ma jednak nadzieję, że najnowsi kolosi, których wysłał na front, poradzą sobie z nimi i oczyszczą te bestie za pomocą płomieni. Napomina, że mimo że Mekhane pobłogosławił te maszyny, to były one robione na szybko. Adonis otrzymał rozkaz, żeby wytworzyć nowego wojownika przeciw sarkickim hordom i mimo że sprawia mu trud stworzenia go tak, by był jak najbardziej na obraz jego pana, to nie poddaje się. Jakby sam Mekhane prowadził jego dłonie, gdy dzierżył młot, budowniczy wykuł serce, które miało zasilać jego nowych wojowników. Oto pierwszy z wielu, którzy nadejdą. Pomocnicy Adonisa pracowali w tym czasie nad obudową i mechanizmami trybikowatymi, które sam zaprojektował. Budowniczego przepełnia lęk przed przegraną wojny z sarkistami, ale ma nadzieję, że w ostateczności i tak Mekhanici zwyciężą. Ostatnia notka wydaje się być napisana znacznie później niż poprzednie dwie. W niej Adonis pisze, że wszystkim budowniczym polecono uciec z powrotem do swoich domów. Sarkicki świt nadchodzi, a on sam również odejdzie wraz z pierwszym blaskiem słońca. Mówi, że jego maszyna będzie musiała zostać rozłożona na części, żeby przewieźć ją na północ, ale wojownicy Mekhanitów będą jej pilnować, gdy budowniczego nie będzie w pobliżu. Tu notatki się kończą, a zwłoki znalezione w ukrytej bazie na pustyni mówią same za siebie i jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, co się tam stało tak naprawdę. Podziemny ośrodek w Syrii był najpewniej miejscem zaopatrzenia wojsk mekhanickich, ich kuźnią do tworzenia nowych maszyn, tak jak sarkiści zapewne mieli poukrywane roje ich bestii na zimnych ziemiach północy, tak wyznawcy Mekhane kryli się w cieple południa. Najwidoczniej jednak sarkistom udało się odnaleźć placówkę budowniczych i wsparcie w postaci nowych, zautomatyzowanych kolosów nigdy nie nadeszło. W drugim dodatku raportu czytamy, że członkowie Kościoła Zepsutego Boga w dzisiejszych czasach posiadają najpewniej parę fragmentów projektu Hades. Najprawdopodobniej są to części obudowy lewego ramienia obiektu. Rebelia wysłała zakonspirowanego agenta, Matthewa Moliego, aby odzyskał owe fragmenty, a sam mechaniczny kolos oczekuje ponownego ożywienia.
Tak więc, czy tego chcemy, czy nie, różne organizacje świata SCP przenikają się cały czas, a ich historie są nieodłącznie ze sobą powiązane. Czy Rebelii Chaosu uda się aktywować projekt Hades, czy nie, pozostaje zagadką. Tak samo jak to, czy Kościół Zepsutego Boga jest świadomy o istnieniu nowej, potężnej wersji starożytnych mechanickich kolosów. Jakąkolwiek wersję wydarzeń zakładacie, jest ona poprawna. A teraz, zamykając już temat projektu Hades, przypominam wam, żebyście zagłosowali, który z obiektów Rebelii Chaosu powinienem omówić następnym razem. A także pamiętajcie o zostawieniu pozytywnej oceny pod tym filmem i komentarza co do raportu samego w sobie. No i oczywiście, jeśli jesteś tutaj nowy, to obowiązkowo zasubskrybuj kanał i zostaw dzwonek, a nie ominą cię kolejne historie z przedziwnego świata Fundacji SCP. To był projekt Hades, obiekt z arsenału Rebelii Chaosu, ja jestem Pio. Do zobaczenia kiedyś.